pierwszym odcinku subskrybujmy, to jest pierwszy. Denom jest Demon KS. Witam. Znaczy Demon, dobra. Co zamierzasz robić, gdy skończysz na przykład nagrywać na Chłopaki nie patrzą? Tak, mam już całą serię Chłopaki nie patrzą nagrane, tak więc w tym tygodniu... W tym tygodniu raczej dokończę tą serię. Dokończę. Nagrywam jeszcze poboczną, raczej główną serię Mass Effect. Mass Effect 2. Jako, że mi się spodobała gra, no to pomyślałem, że nagram coś. No i nieźle wychodzi. Jeszcze mam w planach Fable 3 między innymi, Fable 1, chociaż do Fable 3 i 1 nie jestem pewien. No a które pierwsze? No chyba będę po kolei leciał. Ciekawie. Chyba, że jeszcze mógłbym spróbować Assassin's Creed nagrać dwójkę, ale to już by musiało być bez wszystkich cutscenek, co było trochę bolałoby, bo cutscenki są naprawdę fajne. A niestety YouTube blokuje niektóre z nich, więc by musiało być bez nich. Chyba, żeby musiał wyłapywać, które akurat blokuje. No, ciekawe, ja chyba zacznę też oglądać. Ciekawe mi właśnie wie Fable 3. Ciekawego maskina robiłeś tam? W połowie. Znaczy ze Skindexu ściągnąłem skina, tak jest reklama teraz, pseudo reklama. Ze Skindexa był zrobiony skin, a ja go tak mniej więcej w 50%, może trochę mniej przerobiłem. Jedyne co jest ze Skindexu tutaj zrobione, takie ze Skindexu co zostało niezmienione, to tylko fryzura postaci. I kardacje. Nieźle. Tylko takie trochę cieniowanie mam lipne. To jest mój trochę dziwny skin. Ze Skindexu brałeś, czy skąd? Nie, ja robiłem sam. Znaczy, może jeszcze go przerobię, bo wiesz, trochę jakiś dziwna gema ogólnie. Okay. Taki był śmieszek niedorobiony, tak powiem. No jak dobra. Kolega popatrzył na mój skin, to uznał, że wyglądam jak emo. No dobra. Fajnie by było, gdyby dobra, to jakiś Endermark może... wyskoczył, ale jest dzień, będziemy więc coś ma szansę. Nagrywać Escape albo coś, jakbyś miał czas. Escape? Jak najbardziej. Znaczy nie wiem, czy będziesz miał teraz czas, bo po tym nagraniu nie wiem, czy już byśmy nie mogli nagrać czegoś. No, w sumie też nie wiem za bardzo, ale no spoko. Dobra, jak niektórzy na pewno wiedzą, zaczynam nagrywać pewnego Escape'a. No to jest to Super Hostile Tria of Plane 2. Kojarzy ci coś? Demon. Sorry, ale nie. Nie kojarzysz? Nie, na Escape'ach zbytnio się nie znam. No dobra. Co pogram, to może z 15 minut z kolegą, jak nie mam co robić. A tu może wstawimy pseudo reklamę jego. Możemy, prawda? No dobra, dobra. Chociaż dobra. Nie, ma w sumie więcej widzów, nagrywam to potrzeba. Ogólnie dla Magic. Nagrywam z tym kolegą, myślę, żeby nie zagrać z nim serii, to jeszcze nie wiadomo. To są takie trochę odległe plany, także jeszcze nie wiem. Ktoś mi chyba też powiedział, że ktoś by nagrywał Dead Island. To od ciebie było? Tak, Dead Island, właśnie zapomniałem, że zdecydowaliśmy się z innym kolegą, że nagramy coś z Dead Island. Jego jeszcze na pewno nie słyszeliście na YouTube, nie wrzucał nic. No ale myślę, że jak od tego zacznie, to już dalej pójdzie mu gładko. No i widzisz, przypomniałem ci. Thanks. Dead Island naprawdę fajna gra, siekanie zombiaków jest niesamowicie przyjemne, jeszcze z racji tego, że gra jest polska. W sumie to polski producent, ale wydawca jest ze Stanów Zjednoczonych, czy z jakiejś tam z USA, nie wiem. Także są napisy angielskie, tak, napisy polskie i dubbing angielski. Dead Islands, Ashline, aż kurde. Nie da się być na angielskim, dopiero się uczę, wiesz. Dead Island, / the zombies. Nie wiem, to co, to kończymy? Chyba kończymy, bo to już wszystko na w tych informacjach. To dobra, takie trochę nietypowe. Usłyszeliście wszystko o demoniku, o demonie. I teraz pewnie tak wyskoczy pyk na kanał mój i pyk na kanał Alan G. No, dzięki. Także... No to subskrybujcie to wszystko go, proszę. W tym odcinku... Nie, to trochę chamskie. Również... Uznałem, że ja tego nie mówię, bo to trochę chamskie jest. Jak ludzie chcą, to dadzą, jak nie, to nie. Będzie więcej wywiadów, dziękujemy za obejrzenie, zapraszamy do naszych kolejnych produkcji.
miłego dnia. Linki będą w opisie. Tak, miłego dnia. No dobra, do zobaczenia.